Niemniej z wielką radością przedstawiam mojego przyjaciela Jacka Jakubowskiego, którego już znacie z różnych występów, w tym i na naszym konwersatorium. Czy ktoś jest po raz pierwszy? Ręka do góry. A, witamy. Witamy na pokładzie. Zapraszamy. Zawsze informacja o konwersatorium jest na mojej witrynie, ale można się też zapisać na listę do mnie. To nie jest biletem wstępu, bo na konwersatorium może wejść każdy, ale ja rozsyłam informacje, także łatwiej nie przegapić, a poza tym wysyłam informacje o różnych innych wydarzeniach, konferencjach takich, które nas mogą zainteresować, więc no, kto się na tą listę zapisze, no to się musi liczyć z tym, że będzie otrzymywał troszkę więcej maili, no nie jest więcej jak 2 miesięcznie, ale o różnych takich rzeczach informuję. My się zbieramy od już ponad 20 lat. To zaczęło się w 97 roku, lutym. Przez 20 lat byliśmy w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, a potem w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Ore. Miejsce było to samo, tylko nazwa. Miejsce było to samo, tylko było tak, zmieniła się nazwa. No ale ostatnio ośrodek okazało się, ma jakieś inne projekty do zrealizowania, więc otrzymaliśmy takiego... Ops, trzeba chyba drzwi zamknąć. Więc otrzymaliśmy tutaj zaproszenie i zgodnie z tradycją zawsze dziękuję gospodarzom. Tutaj jesteśmy gośćmi Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, którą przez wiele lat prowadził profesor Orłowski. Co tu jeszcze powiedzieć? Że jest naszą tradycją, że dużo rozmawiamy ze sobą. Dlatego się tutaj nazywa konwersatorium. Nie mylić z konserwatorium. Wiele osób mówi konserwatorium. To jest konwersatorium. No ale zapraszamy do rozmowy. No a już tam Jacek zadba o to, żebyśmy rozmawiali. Drogi Jacek, w twoje ręce. Witam Państwa. O, podam następną osobę. Zapraszamy. Tutaj masz znajomy. Proszę Państwa. No to dzisiaj na tym konwersatorium, ale tak z połowa osób jest pierwszy raz, więc będziemy pierwszy raz na nich rozmawiać. Część już słyszała co nieco o moim sposobie, czy właściwie naszym sposobie myślenia. Gorąco zachęcam do pozostania do końca, ponieważ tak w drugiej części wystąpi moja szacowna małżonka Dorota Szczepan-Jakubowska, która też opowiada trochę o wprowadzaniu tego do różnych organizacji, wprowadzaniu tego do różnych serc albo umysłów osób. Ja tutaj zaprosiłem parę osób, a tak liczyłem, że będzie parę osób i będę je nagabywał, żeby przeprowadzić tutaj taki dialog z tymi osobami, albo może jak się będą krępowały, to tylko tak z sali. Ponieważ tak, chciałbym trochę o tym poopowiadać. Tak, chciałbym, żeby dzisiaj troszkę było takiej wizji, takiego widzenia, tego rozumienia. Nie chciałbym powiedzieć, że aż teorii, ale pewnego sposobu myślenia o tym. Ale bardzo bym chciał, żebyśmy się zajęli, żeby było można posłuchać, popytać, pozastanawiać się, jak to robić. Bardzo się bałem tej sali, bo tu są te przykręcone. Sala, można powiedzieć, jest w stylu dawnej edukacji. Jeden mówi, reszta słucha. Nowoczesna edukacja dla mnie polega na dialogu, na tym, że ludzie siedzą w jakichś grupach, rozmawiają, debatują, zastanawiają się.
Więc jeżeli są ruchome krzesełka, to pozwolę sobie też później jakieś ćwiczonko dla Państwa przeprowadzić, co byście doświadczali empatyczności. Ale dzisiaj, właśnie jak jest temat, efektywność współpracy opartej na empatii. Ja mam takiego przyjaciela, mądrego człowieka, który mnie, że się tak wyrażę, skonfundował. Ponieważ mamy koalicję na rzecz współpracy opartej na empatii, no i szerzymy tę empatię wszędzie, w różnych miejscach, no a także dużo w biznesie. No i ten kolega mówi, słuchaj, a ty empatię to w biznesie. A co jest elementem ważnym empatii? Oprócz takiego odbioru emocji. Decentracja, wchodzenie w czyjeś buty, patrzenie na świat z jego perspektywy. On mówi, ja mu to powiedziałem, bo ja jestem od tego wykładowca. A on na to mówi, no dobra, to wejdź w buty biznesu i powiedz tak, co słyszy biznesmen, człowiek biznesu, robiący, pracujący, fajny, młody człowiek. Jak słyszy współpraca oparta na empatii, no? Ważna, no, jeden z wielu elementów. Ale jemu na czym najbardziej zależy? Na efektywności. To może zajmij się, czy empatia przeszkadza w efektywności, czy pomaga. W jaki sposób może pomóc, a w jaki może przeszkodzić. Co to jest? No, ja pomyślałem, że ma rację, tym bardziej, że ku mojemu bardzo dużemu zdumieniu jeden z naszych absolwentów, co to wydawałoby mi się, że już no, kuma to wszystko i wie, zaproszony na jakąś taką imprezę dotyczącą empatii, jakieś spotkanie, seminarium, mówi, no tak, ta współpraca na empatii, ta empatia jest strasznie ważna, ale, no, ale czasem trzeba jednak efektywność. Słucham, mówię, aha, to dla ciebie jest albo empatia, albo efektywność. No. Jestem ciekaw, dla kogo z Państwa jest tak? Albo empatia, albo efektywność. No, nie mogę go przekonywać. Ale umówmy się, że tak intuicyjnie to coś w tym jest. Ja bym chętnie na początek kilka osób zagadnął, i to nie jest żaden egzamin, tylko chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób mówicie, myślicie, co to jest empatia. Co to jest empatia? Empatia to jest współodczuwanie. A nie to jest współodczuwanie. Współodczuwanie. Okay. Czy ktoś ma jakąś bardziej rozbudowaną albo inną? Co to jest empatia? Bardzo podobnie to widzę, współodczuwanie i takie nastawienie na to, że chcę tego drugiego zrozumieć, jakby współgrać z nim, głównie w jego emocjach. Tak, tak, tak to widzę. El profesor. Poza tym wszystkim, co zostało powiedziane, jeśli oczywiście podpisuję, wydaje się, że to jest również umiejętność zrozumienia emocji drugiego człowieka. Jeśli ktoś na przykład przychodzi na wścieklony, to możemy się zastanowić, czy on się czegoś nie boi, czy jego tą pierwotną emocją nie jest strach i dlatego on jest agresywny. To jest, wydaje mi się, to jest też element empatii. Czyli mamy tę. Może nie ta sama definicja empatii, tylko tak myślę o tym pierwszym pytaniu jeszcze. Tak się zatrzymałam trochę wcześniej. Czy empatia, czy efektywność? I tak sobie myślę, że to właśnie nie jest takie oczywiste. To znaczy, że tak na początku drogi, na przykład wdrażania takiej współpracy opartej na empatii do organizacji, to na początku drogi to może być postrzegane jako albo. Dlatego, że zmienia się w ogóle taki paradygmat, taki sposób i myślenia, i pracy, i współpracy ludzi. I de facto w momencie, kiedy zaczynasz to wprowadzać, to nieduża dezorientacja. I jest jeszcze przez długi czas bardzo różne podejście do tych samych problemów i do drugiego człowieka. Czyli może być taki moment na początku, kiedy ta efektywność na przykład w organizacjach spada. Pytanie jest o pryzmat czasu.
Czyli tutaj mówimy o tym, czym jest empatia, a potem jest pytanie. Tutaj była odpowiedź na drugie pytanie, to na pierwsze. Co się dzieje, kiedy ją wprowadzamy? Kiedy jest jakiś świat, no jest organizacja taka, jaka jest, a my mówimy, słuchajcie, tak, i zaczynamy robić różne rzeczy, żeby ją wprowadzić. Ale jeszcze mam takie pytanie, co to jest efektywność? Bo też jest bardzo szerokim pojęciem. No, a jak dla ciebie? No jest tak szerokie. A tak jak pierwsze, co jakby... Sprawność. Sprawność. Tak. Jakby ja rozumiem efektywność, ale też jestem cię, jako osiąganie efektu, jako doprowadzanie do czegoś. My sobie gadamy, ale się nic nie zdarzyło, a tutaj gadamy, jest wynik. Efektywność może być materialna, zarobiliśmy coś, efektywność może być duchowa, stworzyliśmy coś i nagle ktoś się otworzył na coś, tak, rozwinął, psychologiczna, społeczna, na przykład dzięki czemuś, dzięki empatii, czyli pewnemu metodyce pewnej, nagle się dzieje coś takiego, że ludzie są bliżej ze sobą. No to ja bym to nazwał efektywnością, jeżeli to było celem. Na przykład chcemy, żeby jakieś środowisko lepiej się komunikowało, było ze sobą, bardziej było zaangażowane w jakieś wspólne działania. No to jeżeli dzięki pewnym działaniom, taka skuteczność, jeżeli tym działaniom to się dzieje, to jest też skuteczność. No, czyli tak zrobiliśmy wstępik. Ja powiem, że zrobię tylko część mojego takiego wprowadzenia, bo bardzo chciałbym u pewnego dżentelmena, który na końcu usiadł i który mi powiedział, że wychodzi o 5:00. A moim zdaniem jest, czy chce, czy nie chce, mistrzem empatii. I jakbyś przyszedł bliżej, to ja właśnie się nie da. To nie chyba. Wiesz, jak teraz empatycznie wszyscy zadrgali. Andrzej jest autorem książek popularnych ostatnio wielce i prowadzi firmę turkusową. Turkusowy, czyli napisał książkę Szef, który ma czas. Bywa w firmie od czasu do czasu. A firma... wychodzi o 5:00? Co? A wychodzi o 5:00? Ma czas na to innego. Po prostu nie ma dla nas czasu. No. Nie, inaczej trzeba powiedzieć. Mimo, że jest mówione tam o 5:00, to przyszedł tutaj, żeby chociaż trochę być. A, zupełnie inne podejście. Wprowadzając, powiedziałbym to w taki sposób i też za chwilę chciałbym, żebyś to skomentował z perspektywy przedsiębiorcy, kogoś, kto był szefem dużego kawałka dużego koncernu, tak? Kto widzi rozmaite procesy, teraz jest coachem, tak? Jest też szefem firmy, która jest efektywna na różne sposoby, czyli z jednej strony ludzie współpracują, z drugiej strony ekonomicznie jest efektywna, przynosi dochody. Tak robi. I na dodatek z tego, co mówisz, ciężko ich zobaczyć, bo oni są pokręty za granicą niemiecką. Już niedaleko, ale za granicą niemiecką, firma niemiecka, ale podobno są szczęśliwi. A w każdym razie są zadowoleni, że współdecydują, że wszyscy są partnerami w firmie. Tak, że nie ma stanowisk, nie ma, tylko po prostu są razem. I proszę Państwa, jeszcze chciałbym na przykład, żeby podniosły ręce osoby, które myślą tak od razu takie takie pierwsze pytanie i tak od razu, albo tak, albo nie. Jak nie, to trzymam rękę na dole, a jak to żeby podniosły rękę osoby wszystkie, które są empatyczne. Myślą o sobie. Tak. Bardzo się cieszę, że się tyle empatycznych zebrało. A osobom, które nie podniosły rękę, chcę powiedzieć, że niestety nieprawda też są empatyczne. Że empatia jest biologicznym wyposażeniem i oprócz osób ciężko uszkodzonych, które mają struktury mózgowe, tutaj to naprawdę takie osoby niesprawne,
życiowo w ogóle też, tak? Chore po prostu, to wszyscy podstawowe wyposażenie empatyczne mają, bo by nie żyli. Nie mogliby w ogóle żyć. Jesteśmy ludźmi, którzy się komunikują, rozmawiają, uzgadniają różne rzeczy, walczą o różne rzeczy, kłócą się, robią rozmaite rzeczy i w związku z tym używają swojej empatii, tylko no, można powiedzieć, może by rękę podniosły osoby, które brały udział, bo większość tutaj prawdopodobnie skończyła szkołę, studia, więc na przykład w szlifowaniu myślenia, lepszym, gorszym, braliście udział. A kto brał udział w szlifowaniu emocji, w jakichś warsztatach, treningach, rozwijaniu empatii? Proszę, byłem na zajęciach, na które rozwijały mnie emocjonalnie, albo tak, ręka w górę. No to pokazuje naszą kulturę. Tak? W naszej kulturze emocje są do wyparcia, do schowania, bo są brzydkie. Empatia jest częścią, też tutaj większość z Państwa mówiła częścią emocji. Mówi się też właśnie o empatii poznawczej. Andrzej Jacek podał tutaj inną, taką empatię pod tytułem odczuwam Twoją złość, ale rozumiem, że może z czegoś wynikać. Empatia poznawcza może w ogóle oznaczać, spotykam się z tym oto panem, który jest przedsiębiorcą, ja nie jestem przedsiębiorcą, w jakimś momencie go słucham i nagle tak wchodzę w jego buty, zaczynam rozumieć jego świat, a on mój nasz, on wchodzi w moje, bo wie, tak, i że rozmawiamy z drugą osobą, w takim popularnym języku wchodzę w jej buty. Widzę świat z jej perspektywy, chcę przez to powiedzieć, że wyobraźcie sobie informatyków, siedząc w zespole, tak, i ten przedstawia jakąś koncepcję, a ten drugi ma inną koncepcję, ale decentracja polega na tym, że on przez jakiś czas słucha i mówi, aha, rozumiem twoją koncepcję, ale ja mam taką. Albo, tak, ale, a teraz ty zrozum moją. I jeszcze to, co jest strasznie ważne, to, że empatia jest między, no i ona może być w jedną stronę, wtedy to się nazywa pomoc. Tak, ktoś komuś pomaga, bo zawodowo, bo jest terapeutą, bo jest lekarzem, bo jest tak, coachem, bo nie, pomaga komuś, to jest jego praca, no albo tak, nie, pomaga, bo to wynika z życia, tak? Jest, ktoś potrzebuje pomocy, pomaga. Natomiast ja bym tutaj chciał mówić o współpracy, czyli takiego momentu, w którym ta empatia zachodzi w obie strony. Ja ciebie słucham, ale ty mnie. Ja odbieram twoje emocje, ale ty mnie. Ty moje. My jesteśmy w przededniu, jest taka eksplozja w tej chwili badań nad mózgiem, jesteśmy w przededniu, ale już neurofizjologowie, czy psychoneurolodzy, znaczy osoby badające mózg, mówią już na przykład o synchronizacji mózgów. Tak? Mówią, że jak siedzimy w jednym pokoju, a oni siedzą w innym, to my jesteśmy bliżej, a on, to jest na przykład też działanie empatii. My jesteśmy bliżej, a oni są głupi. Bo oni nie są nasi, tak? Oni są. Więc empatia poznawcza, empatia emocjonalna. I teraz jak zapytałem, kto jest empatyczny, to prawdopodobnie, bo społecznie się utarło, niech tak będzie, ta empatyczność jest czymś, co my w naszym podejściu nazywamy dojrzałą empatią. Tak jak jest dojrzałość emocjonalna. Emocjonalny jest każdy. Każdy przeżywa emocje. Jeden je schował w sobie, buzują i na zewnątrz twarz pokerzysty, drugi biega. Każdy przeżywa emocje, ale są osoby, i zapewne znacie z życia, sami widzicie takie etapy, w których osiągasz pewną dojrzałość emocjonalną. Dojrzałość emocjonalna. Wiesz, co przeżywasz, wie, co przeżywa druga osoba, wiesz, co się dzieje. Emocje, jeszcze jedna uwaga, może paru osób zaskakująca, emocje są racjonalne. Emocje to jest nasze wyposażenie, żebyśmy rozumieli świat. Tak jak
myślenie, myślenie logiczne, myślenie obrazowe, myślenie całościowe. Mamy różne symboliczne, mamy różne rodzaje myślenia, mamy intuicję, to jest często stopem tego wszystkiego, a na pewno emocje w swojej niezaburzonej formie są taką sposobem oceny rzeczywistości, świata. O, podoba mi się ta osoba. Podejdę, pogadam. Emocje mi powiedziały, że z jej twarzy, z tego jak się zachowuje, z tego jak mówi, mówimy, że chemia, złapaliśmy kontakt. Albo ostrzegają. Coś jest nie tak. Emocje. Zauważcie na przykład, tutaj mam pierwszy ten, przedsiębiorcy, dobrzy przedsiębiorcy, często są mistrzami emocji, znaczy odczytywania, widzenia, znaczy sami z własnej nie pracują, ale też widzą, co się dzieje, coś tu nie gra, tak? No to usiądź przeprowadź analizę, co nie gra, no nie wiem, co nie gra, ale widzę, że coś nie gra. Widzę, że z tym klientem nie idzie, a co nie idzie? Można by rozprawę naukową napisać, ale on, ten przedsiębiorca od razu widzi, że nie idzie. Bo w tym sposobie dogadujemy jakąś sprawę i nagle czujemy, że w ogóle jesteśmy z innych światów, coś nie, no nie dogadujemy się, coś nie idzie. To jest podpowiedź intuicji, podpowiedź emocjonalna. Jakby emocjonalno-poznawcza. Powiecie, a nie, to wynika z doświadczenia. A co to jest doświadczenie? To są przeżycia, któreśmy opracowali, przetrawili i doszli do wniosku. Jedna z książek twoich jest o takim procesie, tak? O procesie dramatycznym. Procesie dramatycznym, w którym następuje kryzys, w którym trzeba się wziąć za siebie, wyciągnąć się z bardzo jakichś trudnych sytuacji. Niesamowite książki to jest opisane, ta drobna, tak? Jakby wyciągnąć się z tych sytuacji po to, żeby osiągnąć, bo kryzys może rozwalić człowieka i człowiek po prostu, tak? No, się rozpada, albo może go postawić wyżej, na nowym etapie życia, może dzięki niemu osiągnąć większą dojrzałość, większe poczucie sensu. Na mnie zadał mi takie pierwsze pytanko, dlaczego twoi pracownicy to są częścią biznesu? Dlaczego nie mają być szczęśliwi? Celem moim nie było uszczęśliwić ani tych współpracowników, ani też świata. To jest chyba ten mój problem, jeśli tak mogę powiedzieć, w porównaniu do wielu innych kolegów, których też mamy tutaj na sali, którzy właśnie chcą zmienić świat na lepsze i robią to z pełnym przekonaniem. W moim przypadku podejście pierwotne było zasadniczo egoistyczne. Ja chciałem zmienić swój świat na lepsze i moje życie w pewnym sensie na wygodniejsze. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to było wyjść do ludzi otwarcie, ażeby móc kontaktować się z nimi. Wówczas zrobiłem też kurs coachingu i pierwszy raz spotkałem się z pojęciem empatii. Na czym to polega? Dla mnie to było w pewnym sensie nowe, jeżeli analitycznie do tego podchodzić. Jako człowiek, nawet przedsiębiorca, ma uczucia. Ale to było nie dość, że ciekawe, to jeszcze i efektywne. To, co od czego rozpocząłeś. To znaczy, zauważyłem z czasem, że współpraca inaczej działa i także sam pojawiła się efektywność w firmie. Ale moim celem na pewno nie było czynić ludzi efektywnych, ale uczynić ludzi szczęśliwymi. Ale w rezultacie, efektem ubocznym okazało się, że wszyscy byli może nieszczęśliwi, czy to jest prawidłowe słowo, nie wiem, ale zadowoleni, bardziej spełnieni, atmosfera firmy się poprawiła. A to nie było problemu. Można powiedzieć, w podejściu systemowym wszystko jedno, od czego zacząć. Jeżeli ktoś chce uzdrowić świat, a nie zajmie się sobą, relacjami i tak dalej, no to może ten świat nie chce uzdrowić. Tak? Może, znaczy wszystko jedno, wysadzając nieco, można powiedzieć, można mieć różne motywacje,
ale jak się wchodzi głęboko, no to się w pewnym momencie widzi zależności. I można powiedzieć, ja chcę mieć fajniej. No, wszyscy, większość tutaj obecnych, wszyscy, większość obecnych ma tu rodziny, przyjaciół i tak dalej. No to czy chcecie, czy egoistyczną motywacją jest coś takiego, żeby było fajnie dla mnie? No, egoistyczną, ale z drugiej strony, jeżeli się nie uwzględni przeżyć emocji partnera, partnerki, no to co? No to krótkie nóżki, to się nie odbędzie. Stworzenie wspólnoty osobistej, przyjacielskiej jest czymś takim egzystencjalnym naszym, tutaj będziemy mniej o tym mówić, a mówimy o wspólnocie zadaniowej. Wtedy się zorientowałeś, moim językiem, to mój język, może to inaczej nazywać, moim językiem powiedzieć, kurde, no jak robimy to coś, to musimy się poczuć wspólnotą zadaniową, nie że będziemy razem jeździć na wakacje, będziemy razem rozmawiać o wszystkim, tylko spędzamy masę czasu razem i musimy się komunikować, musimy się synchronizować mózgowo, musimy się, uwaga, bo ty prowadzisz nowoczesną firmę, a co to znaczy? Musimy się cały czas uczyć. Musimy cały czas rozmawiać, co się dzieje, co się zmieniło w technologii naszej, co się zmieniło u klientów, co się w ogóle zmienia w świecie, ponieważ to wszystko na nas oddziaływuje. My idziemy do klienta i nagle się coś okazuje. Tak? I jeżeli nie jesteśmy czujni, uważni i nie uruchamiamy całego naszego aparatu, czyli i intuicji, i odczuwania, i analitycznego myślenia, i próby wsłuchania się w tą drugą osobę. O co jej chodzi? Jak ona myśli? Dlaczego w ten sposób, a nie inaczej? Na czym jej zależy? Czego ona potrzebuje? Wydaje się to takie proste. Wczoraj przyszedł bardzo fajny do nas pan, zresztą po wizycie u ciebie, który tam by chciał wprowadzać elementy turkusu i coś takiego. No i tak usiedliśmy, rozmawiamy, zobaczymy, czy z tego będzie jakiś kontrakt, czy nie. Natomiast po raz któryś powiedział mi, on rozmawiał z różnymi, współpracuje z różnymi konsultantami, firmami. To jest bardzo rzadki wypadek tutaj, kiedy doświadczam, żebyście mnie najpierw wysłuchali. To wydaje się jakieś absurdalne, ale jest taka maniera, że jak ty przychodzisz do mnie, jak ja myślę, że może ci coś sprzedam, to zaczynam nawijać jak potłuczony. Zaczynam zarzucać cię moimi doświadczeniami, że jeszcze to, ja tyle umiem. Ty coś zaczynasz mówić, ja mam. Prawda? Jakby, no, robię różne cuda, żeby, no bo mi zależy, żeby ta osoba kupiła u nas usługę. Ja bym powiedział, na przykład u nas w tej chwili się rozwija też, koleżanka będzie taki tekst, pisze i w ogóle ten empatyczna sprzedaż. I empatyczna sprzedaż polega na tym, że ja nie... Zależy mi, jak przedsiębiorcom zależy, żeby ktoś coś kupił, ale zależy mi, że to miało sens dla niego. Nie zależy mi na wciśnięciu, tylko na tym, żeby on kupił to, czego potrzebuje, żeby się dogadali. Jeśli ja tego nie mam, to żebym mu nie wciskał czego innego. Nie mam tego, ale ci za to wcisnę to, bo ty byś myślał, że to jest to. Nie. I chcę wam tutaj pokazać o niedojrzałej sprzedaży, ponieważ niestety w sprzedaży także są całe takie know-howy pod tytułem, że ten sprzedawca musi być taki. Tak, ludzie, dobry, jak porozmawiam. A ma pani tutaj problem. Nie? Tak, że. No bo już będzie głupio tej osoby, no tak, był tutaj dla niej taki miły, był taki empatyczny kontakt, pogadali, to teraz my. I ona wychodzi tak, no kupiła coś bez sensu, ale sympatyczny człowiek, no trudno. Chcę powiedzieć, że to jest właśnie pewna formuła, mocno bym powiedział, niedojrzałej, destrukcyjnej, szkodliwej empatii. Wykorzystywania empatii do szkodliwych, destrukcyjnych procesów. Tak? Są emocje. Słucham? Czy to była empatia, czy tak? Tak, dlatego że ta osoba nawiązała kontakt. Jest przepływ emocjonalny, jest porozumienie, jest chwila takiego
poczucia, że się spotkaliśmy, tak? Takiego emocjonalnej wymiany, no może płytkie, nie, ale jakiejś. I to jest, to się używa tych samych struktur mózgowych do tego twarzy, uśmiechu, do bycia, tak, nawiązywania kontaktu, tylko w tyle głowy jest, no już czy jeszcze nie? Już się zaproponować, czy jeszcze nie? A to już nie żadni psychologowie, tylko bardzo mądrzy biznesmeni powiedzieli, że to będziemy tam mieli też kawałek na tej prezentacji, którą teraz odpalę, że na przykład budowanie długofalowych relacji w tej chwili, w świecie sieci, w świecie zmiany, jedyną stabilnością może być relacja oparta na zaufaniu, a oparta na zaufaniu relacja, co to znaczy? Musi być uczciwa. To jest jedyna gwarancja zaufania. Jeżeli ja zdobędę jakimś, zaufasz mi, ja cię tak wycwancykuję trochę i mnie tak zaufasz, i potem, no to się prędzej czy później sypnie, tak? Jak się sypnie, no to już w ogóle jest strasznie. To już jest koniec, tak? Tego rodzaju relacji. Mówimy o relacji współpracy, relacji robienia czegoś razem. Jeszcze Andrzeju, zanim wyjdziesz, spróbuj tak powiedzieć o takim know-how. W jaki sposób ty pracujesz z tym ludźmi? Co oni robią? Co znaczy ten turkus u ciebie? No też zdaje się, ty robiłeś pewne rzeczy, potem się dowiedziałeś, że to turkus. Właściwie, co ja z nimi robię? To zaszufladkowanie do turkusu to jest piękna sprawa, jest przynajmniej jasny kierunek, każdy mniej więcej wyobraża sobie, o co w tym wszystkim chodzi. Ja za każdym razem, przy każdym takim spotkaniu sam weryfikuję sobie, żeby znaleźć jakieś może inne rozwiązania, żeby ciągle nie używać tych samych słów. I chyba sprowadza się to wszystko do humanistycznego podejścia do pracy. Człowiek w centrum, w naszym, nie nazwę tego misją, już wizja, misja, piękne słowa, szukaliśmy też czegoś podobnego i nazwaliśmy to sensem naszej działalności wspólnej jest dobre życie. Dobre życie jako pojęcie ogólne, dobre życie dla wszystkich, to znaczy dla pracowników, dla szefa, dla klienta i dla dostawcy. I to jest właśnie to, co się łączy chyba z tym, o czym ty mówisz, mianowicie, że nie chodzi tylko o to, żeby sprzedać, tanio kupić, gdyż dostawca jest bardzo ważnym członem w tym łańcuchu, szczególnie, że my jesteśmy firmą handlową i można raz mu wykręcić ręce i on spuści ceny i zrobimy na tym dobre pieniądze i staramy się ją właśnie, ażeby i każdy z nas był zadowolony w tym łańcuchu. Także samo i dostawca, od niego dużo zależy. Klient, wiadomo, z natury rzeczy powinien być zadowolony, ale to nie może być jednorazowe zadowolenie się, żeby później następnym razem zarobić na tym dużo. I lepiej, właśnie chyba, nigdy nie patrzałem na to z punktu widzenia empatii, ale odkrywasz mi tutaj oczy, że to ma też chęcą, jednak z empatii. Po prostu zrozumienie potrzeb innych. Czy to są potrzeby pracownika, czy są potrzeby dostawcy, czy też klienta. To działa. Dużo więcej na ten temat nie mógłbym tak na szybko powiedzieć. Chcę powiedzieć, że to jest właśnie też sytuacja, w której coś budowałeś od początku. To jest 20-osobowa firma, tak rozumiem tego, i jest taka, chcę powiedzieć, że najtrudniejsze jest wprowadzanie, i to jest coś, co mówiłaś tutaj przed chwilą, wprowadzanie empatii, wprowadzanie nowego sposobu współpracy do czegoś, co już jest i co się już jakoś uformowało. Jak pracuję z menadżerami dużych organizacji, to oni to wcale nie jest, znaczy to oni też tak po pierwsze odkrywają, często nie używają tego języka, patrzą tak, a na przykład starają się fajnie dogadać ze swoimi pracownikami. Są tacy menadżerowie, nawet sporo. No ale na przykład starają się dogadać, ale zatajają jakieś informacje. Albo na przykład
mają w głowie stereotyp, że szef, no to musi tak trochę cuglów tak przytrzymać. Pamiętam na takim jednym warsztacie kilku menadżerów odkryło ze zdumieniem, że od długiego czasu, tak, zapytałem, od długiego czasu nikogo nie docenili. Robi, to robi, jak źle, to no, wujek, co jest? A jak dobrze, no to dobrze, no jest praca, no, zrobił dobrze. I oni sami byli tym przerażeni. Znaczy, bo przeprowadziłem z nimi ćwiczenie, oni poczuli siłę doceniania, ale głupi nie są. Wiedzą, jak ważne jest docenianie i nagle mówią, cholera, ja tego w ogóle nie robię. Nie robię, ale jak to teraz zrobić, bo wrócę, pójdę, powiem, no słuchaj, wiesz, doceniam, mamy zwolnienie. Bo co? Bo przy wprowadzaniu nowych zachowań naruszamy nawyki osobiste, nawyki organizacyjne, zwyczaje, my wprowadzamy to i co się dzieje, tak, jakiś sygnał, coś, nagle szef przychodzi, mówi, słuchaj, porozmawiajmy. Więc tą zmianę trzeba przygotować. Firma ogłasza, słuchajcie, a menadżer na przykład, mówi, często pracujemy z menadżerami na warsztacie, mówi, jak to zrobić? Nie wiem, no jak myślisz? On mówi, może ja przyjdę i powiem, że byłem na szkoleniu i mam taki pomysł. No dobra, no, jest prawda. Byłeś na szkoleniu, czego się nauczyłeś i teraz chcesz to wprowadzić. Aha, no to ludzie łapią kontrolę, to znaczy. Szef zwariował na szkoleniu. Ale jeżeli to jest coś fajnego i ja widzę, że to działa, no to zaczynają to obwąchiwać, tak? Mówią, o, może jednak coś fajniej. Może w to wejdziemy. Ty, można powiedzieć, pracowałeś w dużym biznesie, tam było tak, jak było i po swoich doświadczeniach powiedzieli, dobra, montuję coś od początku, tak? I ta firma co roku zwiększa, mówiłeś zwiększa. Mówiłeś też, że, bo zaraz pójdziesz, mówiłeś też, że już duże koncerny prowadzą bąble turkusowe, coś takiego, co ci mówiłeś. Możesz to powtórzyć? Tak, czy to są w ogóle turkusowe, tutaj bym się zastanowił, ale to są elementy turkusu. Wiemy, że turkus spoczywa na trzech głównych filarach. Najpierw jest samozarządzanie, druga to jest tak zwana pełnia, czyli zrozumienie człowieka. I trzecia to jest ewolucyjny cel. Nazwijmy to niekoniecznie opierając się na zyskach tylko. I wiele dużych firm, dla przykładu ING Bank, czyli ING, oni bodajże w Amsterdam siedzą, wprowadzili tą strukturę, kopiując ją jeden do jednego ze szwedzkiej firmy Spotify. Volkswagen Group ma też oddział, który tak pracuje, Adidas tak pracuje. Są firmy, które to wprowadzają, ale trzeba wiedzieć, że to nie jest organicznie spowodowane, to jest w pewien sposób sterowane, po prostu opierając się nie na empatii, raczej na efektywności, gdyż to, co nazywamy turkusem, działa. To znaczy ten punkt pierwszy, czyli samozarządzanie, daje dużo ludziom siły. Nazwijmy to, nie wiem, czy ładne słowo, empowerment. Dajemy możliwość ludziom współdecydować. To już jest bardzo dużo. To jeszcze nie jest żaden turkus, ale to już jest dużo. To jest pierwszy ważny krok. Zasadniczo koncerny obserwują to. Wiedzą, że to przyciąga ludzi młodych, że to jest konieczne. Inaczej mają trudności, nawet w Polsce wiele firm, które zajmują się informatyką, ma problemy znaleźć dobrych informatyków, gdyż to są ludzie na rynku poszukiwani. I trzeba ich przyciągnąć, to jest jedno, ale później trzeba ich zatrzymać. Można opowiadać, że jesteśmy fajni, bo później po roku wyczują, że tak fajnie nie jest. Czyli trzeba coś robić, trzeba coś dać. I to jest to, tak patrząc właśnie na co robią koncerny. To jeszcze mi idą aż za daleko. Właśnie ja chcę powiedzieć też o podobnym sposobie myślenia ruchu, który jest widoczny w dużych organizacjach, nie amerykańskich w tej chwili, które pozyskały taką formułę prawną Stanów Zjednoczonych, szczególną, one się nazywają Benefit Corporations. Benefit to jest korzyść, ale benefit a profit to są dwie różne rzeczy.
I tu chodzi o, ten, o tą korzyść społeczną, benefit corporations. I okazuje się, że to są organizacje, które robią coś znacznie więcej niż popularne CSR, czyli odpowiedzialność, społeczną odpowiedzialność biznesu, która w tej chwili właściwie ulega już takiej korozji, że już nic nie znaczy. Natomiast benefit organizations, one statutowo przyjmują, ustalają, że dużą część swojego potencjału wytwórczego, potencjału w ogóle, bo niekoniecznie produkcyjne, będą przeznaczały na cele społeczne. Dużą część, nie, 40%, może 50%. Po to jest ten specjalny statut prawny, żeby on chronił zarządy przed naciskiem akcjonariuszy, którzy chcą kasy, 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 prawda? Dajcie spokój tam z tymi celami społecznymi. Teraz okazuje się, że te organizacje działają bardzo sprawnie i skutecznie i właśnie zarabiają pieniądze. Dlaczego? W dużej mierze dlatego, że jeżeli firma samą swoją działalnością nie robi nic takiego, co by ludzi porwało, to już taka użyteczność społeczna porywa. Czyli ludzie właśnie mają tą taką swoją, tą płaszczyznę do wyrażania empatii, do budowania w sobie poczucia, że robimy coś fantastycznego, zmieniamy świat na lepszy. Robimy podkładki i uszczelki, tak jak firma Marko Gliwica, ale oni właśnie przychodzą co rano do pracy, bo przy tej pomocy zmieniają świat na lepszy. Możecie o tym przeczytać Państwo w dwóch książkach, o tych Benefit Organizations. Jedna to jest Jeremy Rifkin, Gospodarka zerowych kosztów krańcowych, wydana jakieś dwa lata temu, jest recenzowana na mojej witrynie, a druga książka Steve Case, Trzecia fala, ale nie mylić z trzecią falą Tofflerów. No, są różne sposoby wprowadzania, ale na przykład też do jednej z korporacji wprost prowadziło współpracę. Jakie masz refleksje z tego? Ja powiedziałam, że my jesteśmy na początku drogi jeszcze, Jacek. Pracujemy nad tym od półtora roku. Organizacja jest duża, bo zatrudnia 8,5 tysiąca ludzi. Organizacja finansowa, więc taki na pierwszy rzut oka dosyć trudna, jeżeli chodzi o zmianę sposobu myślenia, zwłaszcza, że duża część firmy to jest część sprzedażowa, gdzie jednak ludzie byli wynagradzani bardzo mocno, bardzo mocno to wynagrodzenie było związane z wynikiem i prowizją za ten wynik, więc staramy się teraz to zmieniać, ale tak jak mówiłam, znaczy proces jest, uważam, rozpoczęty. On przynosi o tyle pierwsze efekty, że budzi dużo na początku emocji, ale też budzi jakąś dozę wzruszenia, to znaczy na tym przykładzie widzimy, jak długo ludzie odzwyczajają się, czy odzwyczaili się od bycia w ogóle słuchanym i słyszanym jako ludzie, a nie jako pracownicy czy osoby zatrudnione w jakiejś organizacji. I na początku podchodzą do tego z bardzo dużym niedowierzaniem albo z taką też podejrzliwością, to znaczy, czy za tym coś stoi, czy organizacja coś chce osiągnąć przez to, że oni się otwierają. Inaczej zaczynają ze sobą rozmawiać. Natomiast no jest to filar naszego w ogóle teraz działania i prowadzimy, pracujemy też z Jacem, z jego żoną Dorotą, prowadzimy warsztaty dla kadry, dla menadżerów i będziemy je kontynuować w przyszłym roku. No i z mojej perspektywy to bardzo zmienia kulturę organizacji, ale jest to taki proces, przy którym trzeba wytrwać i zdać sobie sprawę, że nie wystarczy zdefiniować takich założeń, że chcemy być empatyczni, tylko prowadzenie tego wymaga pracy w skali całej organizacji. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że najlepszym lekarstwem jest uczciwość i ta organizacja, wprowadzając tę empatię, chce coś ugrać. Znaczy ona mówi, ona doszła do wniosku, tam ludzie różni, doszli do wniosku, że to jest właśnie nowoczesne, że to jest coś, to jest duch czasu, to jest coś, co się teraz dzieje, że trzeba za tym iść, bo w tych czasach, w tej chwili, za chwilę uruchomię tę prezentację, spróbuję, w tych czasach, które nadchodzą, albo już są, to zaczyna być nie jakaś taka bajka, nie coś takiego miłego gdzieś, tylko zaczyna być warunek rozwoju dalszego. Zaczyna być... Jeżeli mogłabym dodać jeszcze, jak to my nie zaczęliśmy
nie zaczął się od pracowników i od takiego myślenia, co możemy zrobić lepiej dla pracowników, chociaż dużo też staramy się, natomiast wyszedł od klientów i w ogóle cały ten proces zaczęliśmy od takiego myślenia, okej, to co potrzebuje klient, w jaki sposób się komunikujemy z tym klientem, czy on rozumie, co my do niego mówimy, czy my rozumiemy to, co on chce nam przekazać. I od tego zaczęliśmy cały proces i potem zrozumieliśmy, że bez empatii wewnątrz my nie będziemy w stanie zmienić się na klienta.